Na celowniku Nawala z Michałem, operator 594. Krzychu, jakbyś się nam przedstawił? Krzysztof Puwalski, były żołnierz jednostki GROM, mentor, coach, trener, doradca, tak bym się mógł przedstawić w tej chwili. W tej chwili? Tak, w tej chwili to znaczy to, co teraz robię. A co ci w życiu największą przyjemność w robocie sprawiało? O, to jest dobre pytanie, bo tych przyjemności było sporo. Ale ja myślę, że ta adrenalina. Adrenalina, która była gdzieś tam, towarzyszyła nam cały czas. Podczas szkoleń, ale i też podczas tak zwanej roboty. To było chyba coś, co się nigdzie tego już nie powtórzy. No proszę, to mnie zaskoczyłeś, kurczę, że cywil nie daje tyle, bo jesteś już dzisiaj emerytowanym żołnierzem, weteranem, tak jak my. Parę dni temu było święto weterana, no pojutrze mamy święto naszej jednostki, to jednak ta robota dawała największego kopa. A mi tak. Teraz też daje mi kopa, ale to już nie jest ten sam poziom. No nie będziemy ukrywać, że znamy się od dawna. Dokładnie. Pracowaliśmy, służyliśmy razem. Byliśmy razem w Afganistanie, byliśmy razem w innych miejscach, spotykaliśmy się praktycznie codziennie w jednostce, pracowaliśmy. Ja później zmieniłem zespół, ale i tak razem cały czas gdzieś tam ciągle przewijała nam wszystkim tutaj razem. Więc oczywiście doskonale wiemy, jak to w jednostce wygląda. Ale powiedz, bo twoja droga do jednostki też była poprzedzona wcześniej inną służbą, w innej jednostce po prostu. Tak, bo ty masz chyba największe doświadczenie, masz pracy w innych jednostkach, bo my z Michałem dosyć tak, krótko. Ja tylko rok pracowałem, no poza szkołą, nie licząc już szkoły oficerskiej, ale tylko rok i tak naprawdę od razu GROM. Nawal w ogóle, służba zasadnicza, potem krótko cywil i też GROM. Więc wiesz, my dorastaliśmy w tym GROMie. Jak to było w twoim przypadku? No ja byłem 8 lat w jednostce komandosów, wtedy to był pierwszy pułk specjalny. 8 lat na różnych stanowiskach. Pierwszy to był dowódca grupy, potem jesteś po szkole wojskowej? Tak, ja jestem po szkole wojskowej, potem dowódca sekcji. No i tak już zakończyłem, dowódca sekcji bojowej. No i potem już przeszedłem do naszej jednostki. Jesteśmy w tym samym wieku, bo rozpocząłeś służbę w którym roku? W 94. W szkole wojskowej, tak. W szkole wojskowej. Tak, tak. I później po szkole wojskowej trafiasz od razu do Lublińca? Od razu do Lublińca, bo byłem po tak zwanym plutonie specjalnym, czyli nie mieliśmy zbyt wielkiego wyboru wtedy, bo... Bo kompanie specjalne polikwidowali. Kompanie specjalne polikwidowali chyba 2 lata, w 94 roku, ile dobrze pamiętam. Tak. I został nam pierwszy pułk specjalny. I tam cały mój rocznik, oprócz chyba jednej osoby, trafił. To niewielki rocznik, to było chyba 18 osób. I wszyscy do Lublińca. Ty miałeś jeszcze doświadczenie z pracą z żołnierzami służby zasadniczej, czy to już kadrowe wtedy? Nie, jeszcze. To były tak, pamiętam jak trafiłem na 5. kompanię specjalną do porucznika Drumowicza. To było już pół na pół, czyli ja miałem zastępcę chyba 3 żołnierzy zawodowych i 3 służby zasadniczej. Także jeszcze dotknąłem go. W grupie, bo to grupy to, czyli sekcje, 6-osobowe. Tylko inaczej się to wtedy nazywało. I reszta to byli żołnierze służby zasadniczej. Ale Lubliniec był fajną jednostką, dlatego że większość z nich była ochotnikami, albo jak nie wszyscy. Ci, co trafiali na zespoły bojowe, fajni goście po prostu. Bo ty nawet, przypomnij mi, służbę w Lublińcu skończyłeś... W 95, czyli o mały włoskie byście... Dokładnie, byśmy się gdzieś tam złapali. Może jak na praktykach byłem... I to tu potwierdzam, bo wtedy... pasjonatów, zresztą inaczej, to były czasy, że za bardzo do wojska nikt nie chciał iść, a tych pasjonatów, jak już się trafili, to było dosyć sporo, także ja przychodząc do nas, do jednostki, do GROM-u, zastanawiałem się, czy spotkam jakiegoś swojego kolegę z zasadniczej służby wojskowej, bo myśmy chcieli, nie? Tak. Bardzo żeśmy chcieli. No Chińczyk i Lubliniec to Chińczyk jest jednym właśnie z chłopaków, który też był w naszej jednostce, a wcześniej służył na... No jest kilku chłopaków. Nie będziemy może... Nie wymieniać, ale trzeba powiedzieć jednoznacznie, że
pułk specjalny, jak to się wtedy, prawda, bo to oficjalna nazwa, był pierwszy pułk specjalny chyba. Tak, potem, okresie, potem doszedł ten dodatek komandosów, czyli pierwszy pułk specjalny komandosów. Tak. I to była jednostka taka, z której no, później już tak naprawdę najwięcej ludzi trafiało do gromu. Myślę, że gdyby przyjąć jednostki wojskowe i tak spojrzeć, jak to wyglądało, to sądzę, że najwięcej właśnie z Lublińca jednak, czyli generalnie można powiedzieć, że co świadczy o tym, że do Lublińca trafiała ogromna ilość ludzi z pasją, szukającą przygody, szukającą czegoś do przeżycia i z tego Lublińca później szukała dalej, prawda? No bo no tak to wychodzi. No tak to wychodzi, no. No chcę popatrzeć na Nawala czy na mnie. No ja wielu nas nie byłem, byłem w tym czasie we Wrocławiu w szkole. No tak, ale tak. Przeczytałem u ciebie coś, może nie, że mnie to zaskoczyło, ale tak dało mi do myślenia. Myślałem, że będę chciał tutaj zadać tobie to pytanie, że na jednym z postów napisałeś o pracy w Lublińcu, a później, że przyszedłeś do gromu i musiałeś startować praktycznie od zera, chociaż tak jak z Michałem tutaj drążymy, miałeś 8-letnie doświadczenie, a jednak przychodząc do jednostki, do gromu musiałeś zawalczyć o siebie, od całkowitego poziomu. No właśnie, zero. Powiedz, jakie to ciekawe doświadczenie, bo jeżeli chodzi o mnie, no zresztą tak podobnie jak Nawal, to wiesz, to mimo, że ja byłem oficerem i tak dalej, ale młodym tak naprawdę rozumiejącym, że no to już właśnie po misjach, w wojskach specjalnych nie? To ja niewiele wiem, żeby powiedzieć nic, że umiejętności to jest, wiesz, a ty jesteś, no właśnie idąc tą inną drogą, jednak stykasz się z takim czymś, co jest no, sporym no, wyzwaniem, tak, czyli to, żeby sobie powiedzieć, że dobra, muszę cofnąć się do tyłu, albo generalnie zrozumieć, że prawda, że startuję może nie od zera, bo to może za mocne słowa, ale jednak w jednostce od zera. W gromie od zera. No tak, prawda? Jednostce od zera. Jak to? Słuchajcie, no, tak jakby trafiłem po selekcji do jednostki grom, potem kurs podstawowy i mieszanka chłopaków z całego Wojska Polskiego i potem zespół bojowy, więc jak przyszedłem na zespół bojowy, Ja bym się cofnął do tego kursu podstawowego. Właśnie, twoja doświadczenie, twoja wiedza, którą masz i nagle, kurczę, przyjście tutaj. No i powiem wam tak, bo na ten kurs podstawowy z jednostki w Lublińcu wtedy nas przyszło 15 chyba, czy 16. Nie potrafię w tej chwili dokładnie powiedzieć, ale dużo. I powiem nieskromnie, że wyróżnialiśmy się spośród innych żołnierzy, którzy trafili na kurs podstawowy z innych jednostek. Wyróżnialiśmy się na początku, czyli w tym etapie tak zwanej zielonej taktyki i później, ale jak już doszliśmy do czarnej taktyki, ja zauważyłem, że pięknie się to wszystko wyrównało. Czyli ten taki element tej homogenizacji, wiesz, że się mieli to wszystko, nagle pach i jest czarna taktyka i zaczynamy wszyscy pracować. No bo ta wiedza była w tamtych czasach w ogóle niszowa, nie było nikogo na zewnątrz. Tak, mieliśmy w Lublińcu elementy czarnej taktyki, no bo też wykorzystywaliśmy to w Iraku, ale nie było to na takim poziomie jak wtedy w 2003 roku i 2004, jak był w gromie, no absolutnie nie ma co porównywać. Tak, to pewne takie systemowe, prawda? Tak, systemowe, doświadczeni instruktorzy prosto po misjach, po akcjach bojowych, zadaniach na wysokim poziomie, więc naprawdę myślę, że tutaj to było... Ten moment wyrównania. Tak, ten moment wyrównania, czarna taktyka. Oczywiście później niebieska, ale już ta czarna taktyka pokazała nam, że tu już jest, dotąd dochodzimy i już jest, to już jesteśmy jakby na tym samym poziomie. To jeszcze bym zrobił kroczek do tyłu, bo ja w cudzysłowie mogę się tak w duszy uśmiechać, bo myślę, że zaszczepiłem w pewnym momencie w was tą zmianę przejścia z Lublińca do gromu, jak spotkaliśmy się w Iraku i byliście fajnymi chłopakami, takimi pasjonatami, tylko że kurczę, często, wiesz, mówienie o tym betonie albo nie chcę mówić o betonie, o ludziach, którzy są na średnim stopniu dowodzenia, nie pozwolili wam po prostu pracować. Przecież wielu z was w ogóle nie chciało przyjść do gromu. A jak spotkaliśmy się w Iraku, popracowaliście, wróciliście do Polski, jednak ta rzeczywistość nie była tam taka fajna. Przynajmniej o tym tak pisałeś w książce. Pisałem w książce, też w postach czasami wspominam o tym. Nie była. Nie była szczególnie po powrocie, ponieważ zobaczyliśmy kawałek innego świata. Zobaczyliśmy
chłopaków właśnie z Grom, ale zobaczyliśmy też innych żołnierzy, między innymi my współpracowaliśmy wtedy z Zielonymi Beretami. Bardzo ściśle podczas tego pół roku. I też widzieliśmy, jaka u nich jest, jak u nich się pracuje, że oni mają zupełnie inną mentalność, że oni mają większą swobodę działania, że te procedury ich tak nie wiążą. I wróciliśmy super zadowoleni z tego, że wykonaliśmy jakąś tam robotę, no bo jednak to pół roku, umówmy się, nie byliśmy przygotowani do tej misji. Wyjeżdżając, nie byliśmy przygotowani do tej misji, ani sprzętowo. Nadrabialiśmy zaangażowaniem, determinacją i po prostu czym się tylko dało, ale przygotowani nie byliśmy. I potem w trakcie tej misji to nasze doświadczenie też wzrosło. No i wracamy do jednostki w Lublińcu, no i tam zderzyliśmy się z takim betonem, można powiedzieć, takim szokiem troszeczkę, ponieważ umiejętności nasze, bo już wyjechała kolejna zmiana i przygotowywała się kolejna zmiana do wyjazdu, więc te umiejętności nasze nie do końca były tak wykorzystane, jak powinny być wykorzystane w mojej ocenie. Na przykład poszliśmy od razu wszyscy na barty. Czyli zamiast szkolić się, dalej rozwijać, tak to widzę dzisiaj, po tylu latach, wskoczyliśmy na barty i sobie wyobraźcie teraz, jak spacerujemy, jest zima. Spacerujemy po tych posterunkach. Ja w gumofilcach, w kożuchu. Dobra. Nie? Z kałachem. No tak. No i po prostu, i wiecie, i tak sobie człowiek chodzi i myśli. Nie? No i w końcu przychodzą... Gdzie jestem, co robię? Tak, i w końcu przychodzą do mnie chłopaki ode mnie z sekcji i mówią, Puwal, no, zróbmy. Ja mówię, ja będę to dążysz, bo jak żeśmy się spotkali, kurczę, w Iraku, żeśmy tam pogadali trochę w tych namiotach, to w was nie było takiej iskierki, żeby iść do tego Gromu, że jednak ten Lubliniec, tam macie dom, rozmawialiśmy, kurczę, że to jest fajna jednostka i nagle ci jest w stanie, kurczę, uciąć to po powrocie. Ja miałem dokładnie to samo, jak zachłysnąłem się podczas misji ONZ w Libanie, kiedy masz do czynienia ze Szwedami, z Francuzami, kurczę, z środowiskiem międzynarodowym, że służenie i praca w wojsku jest czymś przyjemnym. I nagle wróciłem do Lublińca i w 48 godzin mi tak odmulili, że ja poszedłem akurat do cywila. No, na szczęście wyście poszli do Gromu. My mieliśmy tą możliwość, że wystartowaliśmy na selekcji i poszliśmy do Gromu. Ci, co zostali w jednostce w Lublińcu, zaczęli się rozwijać i na szczęście przyszły nowe, zupełnie nowe czasy i te misje cały czas trwały, bo to też jest warto o tym wspomnieć, że tak naprawdę to misje spowodowały, że jednostki specjalne bardzo szybko poszły do przodu, bardzo szybko zaczęły się, nie tylko jednostka Grom, ale jednostka w Lublińcu i ci, co zostali, a mam kontakt z chłopakami do tej pory z mojej sekcji, to wszyscy zdobyli dosyć super doświadczenia i oni teraz tak, no, na innym poziomie. Nawet ostatnio rozmawialiśmy na tych naszych rozmowach, zresztą zawsze rozmawiamy, że właśnie te misje w ogóle dla całego Wojska Polskiego były przełomowe. Ten, myślę, Afganistan, ten początek może był początkiem, ale już uruchomił pewną procedurę myślenia taką, że jednak jedziemy w jakieś takie inne, znaczy, inne niż ONZ do tej pory. I właśnie nie używałbym tutaj słowa tego misje, bo misje ONZ-owskie, one były sobie i one się kręciły w kółko i nic się w wojsku nie zmieniało. Afganistan i później Irak, który był ogromnym przełomem dla każdych struktur. No dla Gromu oczywiście też, no bo to wciągnięci w system, gdzie praktycznie wykonywaliśmy w pełni bojowe misje, tak jak robią to Amerykanie, więc dla samej jednostki to wewnętrzne przemiany były intensywne, no ale dla pozostałych formacji, z tym całych sił zbrojnych, był to też przełomowy moment. Ale to jest ciekawe i warte wspomnienia, że dla osobistych decyzji, jaki był to przełomowy moment, prawda? No bo nie wiadomo, jakby było, gdybyś nie pojechał na misję. Czy no wiesz, na tyle silny impuls przyszło do jednostki, żeby przyjść do jednostki. Chłopanie. A to jednak spowodowało, że wiesz, otwierają się oczy, tam troszeczkę chwila powrotu, może dobrze dla Gromu, że ten Lubliniec wtedy jeszcze nie dostał takiego kopa. Mogliśmy zassać was, jako mówię, jako wtedy już w jednostce służący. No bo jednostka Grom potrzebowała ludzi, potrzebowała się rozwijać, potrzebowała chętnych i zmotywowanych ludzi, no a przyszli ludzie zmotywowani już z jakąś wiedzą. No ale dobra, to cofnijmy się jeszcze do początku. I wchodzisz i trafiasz na kurs podstawowy i powiedz tak, to wrażenie. Bo ja, jak wszedłem tu do jednostki, tylko to był 98 rok, przyszedłem z żandarmerii,
nie chcę mówić nienawidząc, ale delikatnie nie przepadając za swoją robotą i trafiam tu i po prostu chłonę wszystko i się cieszę. Jak to było u ciebie? No w moim wypadku było troszeczkę inaczej. Teraz nawiążę do tych wart, ponieważ trafiam do jednostki GROM i trafiam na komendę ochrony. Czyli... Przepracowaliśmy to. Nie, ja też tam trafiłem, dobra. Powrotem trafiam na wartę. Ale słuchajcie, teraz już chodzę i już z innym troszeczkę doświadczeniem. Wiem, że chodzę tam i że za chwilę, bo już był podany termin kursu, za chwilę idziemy na kurs, tam chyba jeszcze wcześniej jakieś egzaminy przed tym kursem były, ale już wiem, że idę tam i po prostu także, no ja powiem wam o innej rzeczy, co mnie tak powiedzmy zachwyciło, jak przeszedłem przez bramę jednostki, to w jednostkach w Wojsku Polskim chodzi się w mundurach. No tak. Przechodzę bramę, a tam uśmiechnięci, fajni ludzie, ubrani po cywilnemu i chodzą mi sobie cześć, mówią. Nie znam nikogo, wszyscy mi mówią cześć. I to było takie dla mnie, takie coś, co zapamiętałem i często o tym wspominam. Fajna grupa uśmiechniętych osób, to jeszcze nie była taka duża jednostka, jak jest w tej chwili, więc to też ludzie się bardziej znali, więc to było takie coś fajnego. Ja też tak pamiętam, bo ja jak przyszedłem do jednostki, to przyszedłem, przeczytałem, no bo tak... Jak się stawiałem do żandarmerii, no to przyjechałem w mundurze, no bo tak było napisane, że trzeba przyjechać w mundurze, no to przyjechałem w mundurze. Jak przechodziłem do GROM-u, mówię, kurde, nie wiem, przyszedłem w marynarskim mundurze, wyjściowym, no. Zameldowałem się na bramę. Także teraz z perspektywy tej wiedzy... Mieli zabawę. Tak. Musiała być niezły ubaw tam, kurde, co to za gość tu przyszedł. Przypłynął. Czemu w mundurze? Tak. Wyjściowym w dodatku. My już mieliśmy inne doświadczenia, więc już w mundurach nie przyjechaliśmy. Okej. Ale tak, ciekawe musiało być. No dobra, i ruszył kurs podstawowy. No, komenda ochrony, albo jeszcze sekundkę o tej komendzie ochrony. To jest, moim zdaniem, dla nas też to było doświadczenie. My też tam prawie rok pilnowaliśmy. Dużo się uczyliśmy wtedy tam, bo my ten czas... Nie mieliśmy... zostawiono nas samych, nie? Nie. My tam się rozwijaliśmy, to nie było tak, że tylko te warty. Oczywiście w międzyczasie warty. Poznaliśmy troszkę w tej jednostce, ale zgraliśmy też zespół ludzi, bo prawie cały później ten zespół ludzi z tej komendy ochrony przeszedł na kurs podstawowy, bo to była taka poczekalnia. Czy się przydała? Chyba, wiesz co, tak... Mentalnie na pewno, bo nauczyliśmy się, czym jest jednostka. Sporo takiego wyrównania też nastąpiło pomiędzy różnymi tymi stopniami wojskowymi i tego, że byli ludzie z cywila. I dla nas, no, ta komenda ochrony to był jakiś element, można powiedzieć, selekcji, który chyba nie był najgorszy. On nie wynikał może z wielkiego planu, ale tak wychodziło. Tak? My musieliśmy poczekać na kurs, poczekać na ten. Jakie ty masz zdanie o tej komendzie? Długo tam byłeś na komendzie ochrony? My przyszliśmy 1 lipca, a 1 września bodajże startował kurs podstawowy, czyli tak naprawdę wakacje tam spędziliśmy. No ale to już jest jakiś moment, żeby ten... I rozpoczyna się kurs, pełny kurs, intensywny, prawda, bo to już według nowych wzorców. No tak, to już był kolejny, bo myśmy byli tym pierwszym, z którego żeśmy odeszli, to był taki duży, później drugi, kolejny. Trzeci, chyba czwarty, tak? Jakoś mniej więcej, tak, natomiast już wiadomo, już wyciągano wnioski, coraz one troszkę modyfikowane były, te programy szkolenia, żeby więcej było zielonej taktyki, bo u nas tej taktyki zielonej była, ale nie stanowiła aż takiego ważnego elementu. Ona stawiła po prostu jakiś element na równi. Powiedziałbym, że czarna była, natomiast no, tak było. Intensywnie, wiesz, cały czas dużo tej czarnej było taktyki, w stosunku do zielonej jednak no dużo więcej, prawda? No bo tej zielonej mieliśmy wszystko w zasadzie, ale wiesz, ale to nie był ten. Tutaj u was było troszkę chyba inaczej, prawda? Zaczyna się zieloną taktyką. Tak, tam 5 albo 6 tygodni byliśmy w takim tak zwanym, tak naprawdę w odosobnieniu. Całkowicie zamknięci, bez telefonów, bez kontaktów. Daj spokój bez telefonu. No, dzisiaj to w ogóle nie żyć. Nawet nie wiem, jak dla nas. Ale wyobraźmy sobie, że już wtedy telefony były, bo to był 2005 rok. No tak. Ale korzystać nie mogliśmy, więc to było takie mocne przeżycie i zajęcia. W ogóle bardzo fajne zajęcia były, ponieważ one trwały, były ułożone w ten sposób, że było 5 godzin przerwy na sen, ale te 5 godzin się zmieniało z każdym dniem. Czyli jeżeli wstawaliśmy dzisiaj o 6, to te zajęcia się kończyły, powiedzmy tam, nie wiem, o 22, spaliśmy 5 godzin i wstawaliśmy. I tak, także w końcu... Do czasu Zulu można byłoby się przeżyć, nie? Pod koniec już było tak, że wstawaliśmy na przykład o 24 i zaczynaliśmy zajęcia. Nie? No i to ma sens podczas naszej roboty, nie? Tak, to fajnie to działa później w pracy.
rozumiesz generalnie wyzwania, troszkę człowiek staje przed wieloma no takimi odpowiedziami osobistymi, dyskomfortem, który kurde, jednak każdy ma ten jakąś strefę komfortu wypracowaną, jedni lubią spać wtedy, inni wtedy, a tutaj no nie ma wyjścia, jesteś w grupie, koniec. Tak, spore wyzwanie. Dobra, kurs się kończy i chyba zaczynamy już od razu wspólną robotę. Tak, trafiam do was na zespół. No tak. Tak, wtedy pamiętam, trafiłem do grupy wsparcia, tam był Ruski, tam jeszcze paru chłopaków. No i fajnie mi się tam pracowało z nimi. No bo ja mówię, że pojechaliśmy od razu do Iraku. No bo zaczęły się przygotowania, przecież zaczęły się przygotowania bardzo intensywne. A no tak, bo przecież pojechaliście razem do Iraku. Byliśmy razem w Iraku. Mam taką krótką robótę. Krótko i Afganistan. Też ciekawy wyjazd był. A w międzyczasie cały czas wyjeżdżaliśmy przecież w góry i na poligony różnego rodzaju i przygotowaliśmy się do wyjazdu do Afganistanu. Więc ten Irak Duval operator 594 przerodził się, kurczę, w Afganistan na kołach. I dla mnie, powiem ci, kurczę, ten dzisiaj patrzę na ten nasz wyjazd jak na wielką przygodę. Już nie mówiąc o robocie, ale tak jak zawsze powtarzam, że wojna nie jest przygodą, to tutaj mieliśmy możliwości być, kurczę, takimi prawdziwymi nomadami. Wiesz, no zawsze perspektywa już taka po czasie jest inna i szczególnie jak mamy dobre wspomnienia, no to wiadomo, że to inaczej się ocenia. Był to wyjazd pełny zagrożeń, trzeba jednoznacznie powiedzieć, prawda? No bo to, że akurat szczęśliwie po wybuchu AID nikt nie zginął, to jest wynik takiego, a nie innego działania. Oczywiście jest w tym procent działania, ale nie ukrywajmy, też jest pewien procent szczęścia i to dość spory, prawda? Przecież tam było mnóstwo sytuacji, przecież miny spływające z gór, po których... Rakieta nie trafia w nas, tylko prawie jeździliśmy. Podkładane IDG na drogach, kontakty gdzieś tam w górach. Przecież to wszystko się działo. Pamiętacie tą sytuację, teraz... kiedy strzelają do nas rakietami z 4,5 kilometra odległości. Rakiety przelatują nam nad głowami, a my nie mamy czym odpowiedzieć, bo w naszym arsenale nie ma środka ogniowego, który na 5 kilometrów strzela. Wiesz, byliśmy w szoku, że oni mają coś takiego. A oni nie trafiają. Okej, szczęśliwie, no bo tak. No ale doświadczyliśmy też, że nam kule nad głowami latały, no i nie tylko nad głowami. No moje pytanie, no bo masz doświadczenie wyjazdu, czego myśmy nie mieli, ja miałem go w ONZ-cie z Lublińca na wojnę i teraz wyjeżdżasz z gromem na wojnę. Organizacja, stosunki międzyludzkie, nie wiem, patrzenie na operacje... Mhm. Bo ty byłeś w strukturach typowo wojskowych, może tak powiedzieć, takich monowskich. Tak. Jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałeś, stosunki międzyludzkie, Lubliniec, świetnie. Mieliśmy sekcje swoje, ja byłem wtedy dowódcą grupy, czyli tam 4 sekcje miałem, w mojej grupie były. Dla mnie to samo, co u nas. No, byliście fajną paką. Tak, byliśmy fajną paką. Czyli to samo, co w gromie. Ale jeżeli chodzi o wyposażenie, logistykę, zabezpieczenie całe, no to dla porównania powiem, że ja na misję do Iraku wyjeżdżałem z jednym plecakiem na 80 czy 90-litrowym, a na tą misję, o której mówimy, to wyjeżdżałem chyba ze 4 skrzyniami pełnymi sprzętu. No. Tam mieliśmy ograniczenia chyba do 160 kg. Tak, już nam taka różnica. Pół domu. No, taka różnica, bo tyle mogliśmy zabrać. No, więc nie, no w ogóle, nie, jeżeli chodzi o logistykę, nie ma co porównywać. Jasne. No problemów oczywiście to w książce opisujecie, w książkach, przepraszam, opisujecie, jak to oczywiście, no świat nie jest idealny i nie należy zapominać, że Grom jest polską jednostką i w tamtym okresie był polską i z tym się wiąże to oczywiście, że na tle polskich sił zbrojnych byliśmy wyjątkowi, no ale jednak mimo wszystko no brakowało nam sporo. Widzisz, bo my mamy trochę inne patrzenie, bo myśmy z wysokiego C współpracy z Amerykanami, gdzie byliśmy, podlegaliśmy im logistycznie, zdaniowo. W Afganistanie spadliśmy do naszego polskiego. Znaczy, no prawda jest taka, że faktycznie Irak dla Gromu był wyjątkowy w kontekście tego, że całe wsparcie logistyczno-informacyjne zapewniali Amerykanie. I to nawet Amerykanie. Amerykańskie siły specjalne. Tak. Navy w dodatku. Więc generalnie, czy tam Navy Special Warfare Group, prawda?
To była struktura, w której po prostu my byliśmy elementem. W Afganistanie musieliśmy sobie radzić sami, tak naprawdę. No, radziliśmy elementem. Sobie pod swoim akurat dowództwem. No elementu tylko, ale to no. Wspólnie, tak? No bo to ja bym tam nadowodził, jakbyś się nie pomogł, niż bym tam nie za bardzo nie nadowodził generalnie. Ale tak naprawdę jednostka awansowała. Ponieważ byliśmy task force, a nie task grupą. Można powiedzieć, więc że tak. Jakby, jakby patrząc przez to awansowaliśmy. No tak. Takie trochę oszukiwanie się nasze, wiesz. Tak, znaczy, awansowaliśmy. Ktoś nam dał mandat zaufania. Tak, tylko że nie dał nam do tego mandatu informacji i śmigłowców. No. Ja pamiętam, że ze śmigłowcami było trudno w tamtym czasie. W Kandaharze było trudno. Nie było środków. Gorzej dużo niż później, jak byliśmy... W Gazni, prawda? Dużo gorzej. Nie. Zresztą w ogóle pojazdy, które, wiesz, być może to też wynikało, pamiętajcie, że dla wielu task force'ów, krajów typu Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, to było oczywiste, że task force ma wszystko, co potrzebuje. A jeżeli narodowościowo. Narodowościowo. Do przemieszczania się. Ja nie mówię nawet o środkach typu śmigłowce, bo to faktycznie zazwyczaj jest różnie. Amerykanie mają, ale no niekoniecznie Brytyjczycy wcale i niekoniecznie inne kraje. Natomiast te takie podstawowe, czyli pojazdy kołowe odpowiednie i tak dalej, środki łączności, wsparcie, ten cały poziom informacyjny, to było dla nich może naturalne. My myśleliśmy, że być może, wiesz, pojedziemy i wsparcie dostaniemy. A tu się okazało, że masz rację, że był to awans. Ja myślę, że to później też spowodowało wiele takich elementów, które było bodźcem do rozwoju, prawda? Do zrozumienia, że kurde, jak my sobie tego nie zapewnimy. Może to o to trochę chodziło w tym wszystkim, jakby wyciągając już jakieś wnioski po tej misji, że jednak trzeba zadbać samemu o siebie trochę. Nie zadba. No, bo się nie zadba. Jak nie weźmiesz tej czarnej torby, z której wyciągasz, wiesz, co trzeba, to... Szlifierkę, pętarkę i trochę śrub. No tak. Afganistan, na kołach jaką funkcję pełniłeś? Byłem gunnerem. Byłeś gunnerem. Byłem gunnerem. Z dowódcy zespołu z Lublica przerzuciłeś się, kurczę, na gunnera. Z dowódcy grupy, tak. Przerzuciłem się na gunnera. Miałem na pokładzie granatnik, pierw miałem karabin. Opowiedz, co to jest bycie gunnerem. To nie jest łatwa sprawa. Nie ma łatwych funkcji, ale no... Gunner jest wyjątkowy, pod jednym względem, że jest na zewnątrz. Jest narażony na najbardziej. Tak, gunner. No i kurczę, jeździsz z taką grubą lufą, wiesz za co odpowiadasz i... Ja na tej gunnerce sobie urządziłem, że tak powiem, życie. Gniazdko. Tak. Miałem tam wszystko. I tak naprawdę przypominacie sobie, jak żeśmy przyjechali do Afganistanu. Zaczęliśmy od konfiguracji sprzętu, czyli rozpruwanie tych hamerów. Spawanie, szlifowanie. Ja spędziłem 2 tygodnie przy swoim hamerze z chłopakami ode mnie, z którym razem jeździliśmy i żeśmy ten samochód tak naprawdę przystosowali do tego, co powinno być. No i kurczę, ja miałem tam naprawdę wszystko. Gdzieś się nie obróciłem, to albo miałem amunicję, albo granaty, albo eski, albo wodę, dach nad głową. Że naprawdę. Taki słoń bojowy. Taki słoń, tak. No, bo to były, tak żeby wytłumaczyć wszystkim, co nas oglądają, słuchają, no to były takie misje, taka misja albo taki etap działania, który polegał na tym, że trzeba było dość duże przestrzenie pokonywać na kołach, no bo nie było innego wyjścia. I żyć w tych pojazdach, którymi się poruszaliśmy, a były to nie pierwszej młodości Humvee, które zostały przez nas opancerzone i przygotowane do tej roli, no bo one nie były, że tak powiem, żeby ktoś nie pomyślał, że my dostaliśmy od razu takie przygotowane pojazdy. Nie, można sobie wyobrazić takie najprostsze Humvee, jakie jest i później obejrzeć na tych zdjęciach, które są w waszych książkach, jak ten Humvee wyglądał docelowo po naszych przeróbkach. Tak, no to były Humvee, ale były skrzyniowe, nie były tak zwane żółwie, tylko skrzyniowe, dlatego można było sobie pozwolić na to, żeby je fajnie przystosować do naszej pracy. Do tych wyjazdów, które trwały ile? 4-5 dni? 4-5 dni. Czasem chyba nawet 6 jakieś tam się chyba trafiły. No to już takie tak. Bo to jednak trzeba zrozumieć, że to brzmi łatwo, być 5 dni w pojeździe, ale w praktyce jest to 5 dni funkcjonowania, no praktycznie można powiedzieć w ciągłym ruchu, pyle, kurzu pod, nawet nie namiotem, bo generalnie pod namiotem to są wakacje. Tak. W ciągłym zagrożeniu i w ciągłej takiej gotowości, prawda? Spania, jedzenia, robienia wszystkiego w tym pyle, piasku i no tak jak widać na zdjęciach. No i daleko, daleko od bazy.
bo tam wyjeżdżaliśmy chyba do 200 kilku, tak. kilkudziesięciu kilometrów. Będę to opowiadał, że kiedyś młody człowiek, ja chłonąłem książki o działaniach bojowych, czy Bravo to Zero, gdzieś wyjazd w teren przeciwnika i tak jesteś pozostawiony samemu sobie. I myśmy brali w tym udział, na bojowo, kurczę. Ja dzisiaj na to patrzę z wielkimi oczami. Wtedy brałem to, czy braliśmy to za pewnik, że to robimy. A dzisiaj tak na to patrzę z respektem dla nas w tamtych czasach. Ja też się naczytałem sporo książek o Afganistanie, czasów wojny radziecko, można powiedzieć amerykańskiej, no tak, można tak bo jak szeroko na to spojrzeć, to tak to wyglądało. I też naczytałem się o tych żołnierzach rosyjskich, do których podchodzili mujahedini i ich tam w nocy wyrzynali albo ostrzeliwali. I tak sobie pamiętam, jak na tej ganerce w nocy na Łoczu siedziałem, to tak sobie obserwowałem to. I tak sobie myślałem, kurczę, podchodzą, czy już podchodzą, czy jeszcze nie podchodzą, nie? No tak, a trzeba powiedzieć, termowizor nas ratował. Termowizory, noptowizory. No, ale pamiętajmy, że słuchajcie, to jest 2007 rok i tam wtedy ta technologia termowizyjna, noktowizyjna, no była taka, jaka była, prawda? To były pierwsze termowizory, jedne z pierwszych, jakie były tak możliwe do nabycia, o dość niskiej rozdzielczości. Ja też doskonale pamiętam, jak no bo wszyscy zmienialiśmy się na tych watchach, żeby każdy mógł odpocząć, prawda? Bez względu na funkcję. I pamiętam, jak patrzę sobie tak przez ten termowizor. On przyjemnie brzęczał, bo on alkoholem był tam chłodzony. On musiał tam dwie minuty... To był jeden, tak? Tak. To mieliśmy tylko jeden czy dwa. On się tam... Mieliśmy też te niechłodzone. I tak patrzę przez te niechłodzone i widzę te kamienie. I kurczę, ta cała ziemia oddaje to ciepło. Wszystko się tam świeci. I tak, kurde, jak tu zobaczymy, że podchodzi jakiś gość. Jedyna szansa ruch. Prawda? Zobaczyć, że ktoś nam się rusza. Bo to nie było tak, jak wiesz, filmowo wszystko widać. A masz świadomość, że jesteśmy, wiesz, no nie ma, to jest wojna. Jesteśmy w terenie wroga, tak? No, i to za bardzo nie wiemy, jakiego. No, to już było trudne. Tak, tak. Jeszcze o tym ganie. Jak wygląda takie gniazdko, co tam ważne było dla ciebie i bardzo ważne? Wieżyczka obrotowa? Wieżyczka obrotowa, płyty. Wieżyczka tarcza. Obrotowa elektryczna czy na korek? Nie miałem elektrycznej wieżyczki. No, bo tam były dwa, na niektórych były elektryczne, a niektórych, kurczę, trzeba było kręcić. Tak. Kręcić, no. Na większości kręcić. No, ja miałem tą, gdzie trzeba było kręcić. Co tam było ważne dla mnie? Dla mnie ważna ta tarcza była z przodu. Ona była dosyć duża, taka fajnie osłaniająca. Ja pamiętam, jak ją wykorzystałem właśnie w tym kontakcie, który mieliśmy tam w górach. Jak tam strzelali do nas i słyszałem, jak te pociski uderzają. No to wtedy człowiek się robi taki malutki, że się naprawdę może schować za łyżkę od herbaty albo... No tak. Nie? Także to było ważne dla mnie. Co więcej, no... Dach nad głową. Ponieważ jak się przemieszczaliśmy w temperaturze plus 40 stopni całe dnie, więc ten dach gdzieś tam był ważny, chronił trochę mnie. Zresztą wszyscy ganerzy mieli pozakładane. Zresztą mieliśmy bardzo podobnie urządzone te tak zwane ganerki. Tak, żeby, trochę cienia, żeby było. Tak. Tak. Miałem... No bo jeszcze poza tobą to jeszcze był ganer ten, który był na pace, ten miał jeszcze bardziej przechlapany. Tak, bo on tam nic nie miał, po prostu siedział tam, a jeszcze on miał dużo gorzej, dlatego że kurz cały, który, przypomnijcie sobie, jak jeździliśmy po pustyni, ten kurz na niego po prostu go oplatał. To było, także jak to była nieszczęsna. Ze mną jeździł, zawsze jak wysiadał, to był cały w kurzu. Tak. Tam są fajne zdjęcia, no. Tak, gdzie ten tylny ganer, który no. Na tych kamerach były nasze, no, cały nasz dobytek tam, ale i to się cały czas kurzyło, no ale ten człowiek musiał być gotowy do obserwacji, do obserwacji. I na wierzchu nie mógł się schować. I do walki przede wszystkim. Tak. Razem ze swoją bronią, którą tam, z tym karabinem maszynowym. Tak. Tam już. To nie było łatwe. Znaczy, ja pamiętam też nasze rozważania, kto gdzie ma lepiej i kurczę gorzej. I w pewnym momencie, jak nie pamiętam, z kim rozmawiałem, ale bo wy siedzicie w środku i coś tam i wjechaliśmy w taką mąkę pylastą i ta mąka jak się uniosła w środku, to ona chyba przez 2 kilometry nie chciała opuścić. Ja pamiętam, że drzwi sobie otwierałem na chwilę, żeby przewietrzyć, kurczę, ten nasz środek. Ganer u góry siedział w świeżym powietrzu, chociaż na łeb słońce świeciło, a tu w środku ten kurz i pył. Nie ma. Nigdzie nie było. Ja myślę, że na wszystkich każdy ma swoją bajkę. Dokładnie. Tylko ciągnę cię od
tego genera. Tak, każdy musiał. Mi się akurat podobało, tam fajnie dogadywaliśmy się z kierowcą, wiesz, szczególnie to tak, jak... Bo to drugie oczy było. Tak, nie? Szczególnie jak wspinaliśmy się tymi hamerami po górach, to było ważne, żeby ten gener tam wypatrywał, gdzie może wjechać, gdzie nie może wjechać. I te hamery tak sukcesywnie, jak żółwie, wspinały się po tych górkach. Nie, tutaj muszę przyznać, że z dużym szacunkiem na ten pojazd. Tyle lat on służy, to Humvee. No teraz widzimy na Ukrainie cały czas, tam funkcjonują te pojazdy, chronią, są niszczone, ale mimo wszystko stanowią ochronę dla ludzi i często ludzie z nich wychodzą żywi. To jest tyle lat, słuchajcie, tego pojazdu i tyle istnień ludzkich dzięki niemu przetrwało. I w takie miejsca wjechał, że to jest imponujące, prawda? Jak naprawdę opracowano go wyjątkowo. Ale mieliśmy też dobrych kierowców, to trzeba przyznać. No tak. Chłopaki sobie naprawdę radzili. Naprawdę. Zresztą... Dziękuję. Nawet dziękuję. U mnie też był fajny gość, naprawdę. No, trzeba się naprawdę trochę czasu poświęcić, żeby nauczyć się tym samochodem jeździć, ale on wybaczał błędy. On wybaczał błędy i jak się potrafiło z niego wycisnąć, nie za mocno ten gaz tam nacisnąć, to on sobie tam dosyć fajnie radził. Dobra, mamy Afganistan z głowy, wracasz, ale twoja kariera zaczyna przyspieszać i pięknie pniesz się w szczeblach kariery takiej. No, nabywasz doświadczenia. Kolejne misje. Tak, no potem jest Irak. Przepraszam, Afganistan w 2009-2010. Tam wyjeżdżamy już wspólnie. Michała już nie ma, bo już jesteś chyba... Ja byłem na zespole C. Tak, już jesteś na zespole C. I to była ciekawa misja też. To warto... Inna. To, warto też o tym... No już, bo my was zastąpili, my przyjechaliśmy po was. Tak, dokładnie. Tak. I ja pamiętam, że tutaj... Całkiem inna. To była inna misja. No, inna ona misja. Była bliżej połączenie, trochę bym powiedział takie połączenie Afganistanu z Irakiem dla nas. Mhm. Prawda? Takie, czyli my, będąc w Iraku w gromie, można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o część elementów tych misji bojowych, były podobne do, w innym środowisku oczywiście, w innych warunkach, w innym czasie, ale podobne do misji irackiej. I trudniejsze dużo, no bo jednak inne te warunki afgańskie są jednak nieporównywalne, tak? Może trudniejsze, no inne. Pod względem logistycznym większe wymagania, duże dystanse, odległości, szereg rzeczy. Ale misja bojowa, taka z dużą intensywnością, prawda? Ta część misji. No ale już w ramach polskich sił zbrojnych. W Gazni, tak. Baza Polska. Baza Polska, co ma swoje zalety i wady. No, dokładnie, ale polskie śmigłowce. Ważne, że stołówka amerykańska. Polskie śmigłowce. No i to był taki chyba, no drugi raz, bo na tej krótkiej misji, co byliśmy w Iraku, to żeśmy z polskimi śmigłami działali, a tutaj tak naprawdę żeśmy pierwszy raz zaczęli działać z naszymi polskimi śmigłami, nie? Tak na bojowo w nocy, prawda? I słuchajcie, i znowu się okazuje, że polscy żołnierze sobie dają radę. No, jak sobie przypomnę tych naszych pilotów, którzy latali z nami tam. Jak oni lądowali w nocy po nas. Czasami ten tylny wirnik jak prawie dotykał ściany kompondu. No to trzeba wprost powiedzieć, że te śmigłowce, które tam w tym Afganistanie, no dobrze, no Mi-17, tak, no to okej, no można powiedzieć, że to nie jest zły śmigłowiec, jeżeli chodzi o silniki, o coś, o jakąś zdolność, nośność, zasięg i tak dalej, ale jeżeli chodzi o wyposażenie awioniczne do latania w nocy, to on po prostu nic nie miał. Dlatego mówię dlatego szacunek dla pilotów. Nic nie miał i ci ludzie wspierają, a my mieliśmy takie żądania, no bo co nam po pilocie, który lata w dzień, a w nocy nas nie podbierze, nie wysadzi, no przecież nie będziemy, no to jest ryzyko w dzień, to poważna rzecz. Chcielibyśmy, żeby wozili nas w nocy. No i ci ludzie nauczyli się tego, prawda? Nauczyli się tego. Oni dalej gdzieś tam, wiem, że potem w strukturach lotniczych wojsk specjalnych się odnajdują, ale wtedy byli normalnie w ramach tam kontyngentu lotniczego ogólnego. No, ale mieliśmy jedno fajne lądowanie w górach Jalalabadu, tam za Jalalabadem, pamiętasz? Ale to już nie na naszych skrzydłach. To było dopiero coś. Ja wtedy, jak wysiadłem z tego śmigłowca na takiej skale... Jakim śmigłowcem lecieliście wtedy? I Black Hawk był, i Chinook. Tak, czy akurat moja grupa leciała Chinookiem. No i tutaj musimy... Jak zobaczyłem, jak ląduje pilot w asyście mechanika, który siedział na tylnej nam z tyłu na tym otwartym włazie i naprowadzał go, po prostu naprowadzał go prawo, lewo, prawo,
tył, przód i on siada na takiej skale, gdzie po prostu z wszystkich stron jest skała i w środku, w takiej niszy, my wysiadamy szybko, ja wysiadam i patrzę, a tam jest ogień dookoła na tych śmigłach, po prostu tak blisko był tych skał. Ja powiem wam, że... Można było nie uwierzyć, że myśmy tam wylądowali. Tak. Dwa słowa o Chinookach i pilotach, ich to naprawdę... Nie chcę powiedzieć, że najlepsze śmigłowce, ale myślę, że śmigłowiec Afganistanu to jest Chinook. Tak jak śmigłowiecem Wietnamu był ten UH-1, tak tutaj śmigłowiec Afganistanu to nawet nie Black Hawk i Apache, tylko Chinook. Po prostu to się wiąże oczywiście z tym, że wielu ludzi zginęło w tych śmigłowcach. No, przynajmniej dwie takie znamy spektakularne sprawy, tak. Gdzie całe... No, ale one się nie rozbiły, zostały zestrzelone. Nie, one się nie rozbiły, one zostały zestrzelone. Natomiast... To, co ten śmigłowiec wyczyniał, to jest niewiarygodne. I to, że mogliśmy zabrać 30 osób. Z drabinami, sprzęt wyłomowym. Tak, załadować, przelecieć, wylądować w środku nocy, obojętnie gdzie. Faktem, że jak tam się z niego wysiadało albo wsiadało, to był taki moment, że ja nic nie widziałem. Po prostu ta ilość tego pyłu była taka, że ta sekunda zanim... No nic. Ale... Dobra, śmigłowiec z śmigłowcem, pierwsza DJ-ka z gromem. Kurczę, pierwsza DJ-ka z gromem i trafiamy od razu w punkt, czyli faceta, który i to był jedyny facet, którego rozpoznałem, rozpoznaliśmy chyba wszyscy ze zdjęcia przed akcją. To było trudne. W Afganistanie. I tylko dlatego, że miał kropkę taką indyjską na czole. Nie. No, przede wszystkim dla mnie było to ważne, że my się, żeśmy sprawdzili tam. Bo poszliśmy tą grupą bojową i tam wszystko hulało. Podejście pod obiekt, komendy do ataku, atak, potem przeszukanie, wycofanie się, podejście na punkt podebrania, przylatują śmigłowce na czas, odlatujemy. Pytam się ciebie o to, dlatego że ja próbowałem sobie kiedyś odtworzyć w głowie swoje pierwsze DA i dokładnie mam te same... To samo rozumowanie co ty, bo ilość treningów, które wykonuje się wcześniej, ilość planowań jest tak duża i tak naturalnie to wychodzi, że nagle robisz DA. Jest to coś, w czym tak, to... brałeś udział, chociaż to jest pierwsze, bo po prostu masz to tak perfekcyjnie przetrenowane, że budzisz się rano i ej. Myślę, że warto powiedzieć, że DA to direct action, czyli akcja bezpośrednia, czyli generalnie w praktyce można powiedzieć tak prosto opisując o co chodzi, to po prostu uderzenie na obiekt w celu na przykład pochwycenia kogoś, jakiegoś niebezpiecznego przestępcy lub uzyskania jakiejś informacji, nieważne, ale związane z konkretnym uderzeniem na konkretny obiekt w jakimś celu zapracowanym. Tak. Ty swój pamiętasz pierwszy DA? Pamiętam, w Iraku. Razem byliśmy. Razem, tak, byliśmy w jednej sekcji i mój pierwszy DA nie był tak spektakularny. To znaczy był normalną akcją bojową na mieszkanie, gdzie miał być bardzo ważny cel, zatwierdzony do pochwycenia i tak dalej. Ale to było w bardzo specyficznym miejscu i mieliśmy podjechać, wysiąść, podejść, uzyskać efekt zaskoczenia. Niestety coś się tam pomyliło, jak to zawsze bywa w takich akcjach i nabiegałem na cel prosto z kamera. Tam, no, ten oczywisty, gdzie jest punkt wejścia, lightstick środek zginął. Ulicy, noc, tak. Ten tak, lightstick. Bo miał, nasz wywiad miał rzucić lightstick, a rzucił lightstick i lightstick zginął, a się okazało się, że budynki metr przestrzeni było. Tak, wejście w taki wąski korytarz było metrowy i ten lightstick był się rozpruł, wszyscy wybiegli, konsternacja, ale ktoś zajarzył, zobaczył. No potem już poszło, tak. Także to była moja pierwsza dość dynamiczna, zupełnie inaczej już sobie wyobrażałem w czasie planowania niż w rzeczywistości wyszła. Ale to planowanie było bardzo ważne i później, tak jak mówisz, no faktycznie... Czyli Afganistan i wszystko się zgrało, było tak. No bo w większości przypadków to tak było, prawda? Że jednak przewidzieliśmy wiele rzeczy i potrafiliśmy uzyskać to, co chcieliśmy. Tak?
No, Afganistan fajnie nam też troszeczkę zmienił taktykę. Pamiętam, jak nowa taktyka była. Jeszcze wcześniej byli u nas Amerykanie, trenowaliśmy na zespole i jakby też się dzielili tą nową taktyką, która już wchodziła. I to się później sprawdziło, bo jak żeśmy przeszukiwali te kompondy, to czasami trzeba we dwójkę wejść w jakieś karezy gdzieś tam głęboko w piwnicy. Ci więksi na security, ci mniejsi do dziury. Tak, odchudzanie sprzętu, zdejmowanie z siebie tych bocznych przynajmniej takich, nie wiem, gdzie tam jakieś cargo mieliśmy. To wszystko trzeba było zmienić. Akcje typu wylot, akcja powrót, nie? Więc to dużo się zmieniło. No i wymagający kraj przede wszystkim, bo ilość kurzu, który żeśmy się najedli, to była spora. No i jeszcze, o czym warto powiedzieć, to tych kilometrów żeśmy w Afganistanie zrobili na nogach naprawdę dużo. No tak, to tak tego wymagało taka taktyka i sposób rozwiązania problemu, ale też tak właśnie wspomnę o tym elemencie, żeby też wszyscy zrozumieli, że ta praca operatorów i szturmowców, takiego task force'u na takiej misji, to nie jest tylko atak na obiekt, tylko on ma dopiero sens wtedy, kiedy wykonasz wszystkie czynności związane po ataku. Ciężka praca przeszukania takich miejsc, takich terenów, znalezienia dowodów do kolejnych, prawda, uwiarygodnienia tej swojej pracy, nawet nie tyle uwiarygodnienia, co no, nadania jej sensu, prawda, bo nie chodziło o to, żeby tylko zdobyć kompont, tylko no, tak naprawdę działaliśmy w ramach jednego wspólnego celu, jakby on nie brzmiał, jak się to nie skończyło, to się skończyło, ale no, wprowadzania jakiegoś tam porządku i funkcjonowania w ramach jakiegoś normalnego państwa dla tych ludzi, którzy tam żyją. No po nic innego tam nie pojechaliśmy, słuchajcie. No i nabrania doświadczenia, które dla nas jest... Tak, ale wiesz, celem takim głównym no nie było. My nie byliśmy tam w celu opanowania, prawda, nie wprowadzaliśmy jakiegoś terroru, nie wprowadzaliśmy naszych zasad, reguł, jakichś swoich pomysłów, tylko funkcjonaliśmy w masie ograniczeń. I to właśnie ja pamiętam. Ja byłem oczywiście już później, jakby zastąpiliśmy was, czyli ten element, no bo zdjęliśmy na zakładkę już jako zespółce. Jezus Maria, jak ja po tych 7 godzinach ściągałem tą kamizelkę, bo tak się złożyło, że jako zarządzający szturmem musiałem mieć radio cały czas i cały czas wchodziłem, funkcjonowałem w ramach organizacyjnych ten i nie miałem tego czasu ściągnąć tej kamizelki. Po tych 7-8 godzinach to było intensywne. Nie wiem, jak wy. No, ja już pamiętam, jak było SSI, to już zdejmowałem hełm. I już troszeczkę takie odpowietrzenie. No, także, no tak to było. No, SSI zajmowało czasami bardzo długo czasu, przeszukanie tego wszystkiego. Znali przecież tam mnóstwo broni było. Tak. I nie tylko broni, więc naprawdę. Sam szturm to trwał chwilę. No. Chwilę, tak. To niezłe, bo człowiek zaczyna kalkulować później i bezpieczeństwo, czy wygoda i... Wygoda. No wiesz, no to też był taki... No ale z drugiej strony nie zrobisz tej roboty w pewnym wyposażeniu, w hełmach, w kamizelkach i tak dalej. Po prostu nie byłbyś w stanie, byś po godzinie zakończył działalność. No i właśnie o to chodzi, więc... A tu wiesz, a to jaki ma sens atakować, jak nie kończysz roboty na obiekcie? Nie? Zgadza się. Więc to jest tak. Afganistan raz, drugi raz i później trzeci jeszcze? Nie, i drugi raz. Drugi raz. Tak. No powrót i zaczynasz zmieniać powrót, trochę... Zmieniam, tak naprawdę przechodzę już na inny zespół. Tam jestem rok, a potem już wchodzi i nowy zespół. I zaczynasz ujawniać talent. No tak, tutaj tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo ten etap, czyli psy w jednostce, nowy rozdział. Chyba z tym jesteś najbardziej dzisiaj kojarzony, prawda? Tak, i masz, no tutaj akurat z nas to chyba największą, nie chyba, tylko po prostu największą wiedzę, jak to wyglądało, bo nas już w praktyce w jednostce nie było. Jak ten etap, ja nie miałem okazji działać z naszymi psami w jednostce, już odszedłem na emeryturę. No to zaczęło startować. Tak, Krzysiek startował. To był początek. Tak, no 2011, kiedy ja pierwszy raz wyjechałem na pierwsze szkolenie. To... I dlaczego te psy? Skąd się to wzięło? Tak od zawsze te pieski, czy tak... Mówię, ja mam takie coś, że nie wierzę w przypadki. To nie był przypadek pewnie, że zająłem się tymi psami, ale tak naprawdę po żołniersku dostałem zadanie od mojego dowódcy zespołu. Ale oczywiście, tak jak to u nas bywa, albo jest,
zapytał się mnie, czy po prostu, czy wchodzę w to, czy chcę się tego podjąć. No bo to sami wiemy, że psy w jednostce kiedyś były. No, innej funkcji. Inne psy, funkcje. Inne psy, tak. Potem już ich nie było. I tu przychodzą... Jeszcze, tylko tak wrzucę, w Afganistanie był z nami piesek za pierwszym razem, tylko że nic nie robił, bo było dla niego za gorąco, bo po prostu siedział sobie... No bo to jeszcze nie ten pies. Nie ten pies. Nie ten pies, tak. Bardzo dobry do wszystkiego, ale nie do tego. Tak, ja pamiętam, bo on jeździł na moim, z nami w naszym samochodzie, więc widziałem, jak on tam śpi cały czas. No, słuchajcie, ale też, tak jak mówię, nie ma przypadków. Ja pamiętam, kiedy do jednostki przylatują Amerykanie, jeszcze przed zmianą chyba w Afganistanie, tą drugą, i tam jest różne moduły są. Ja byłem bridgerem, więc pracowałem z bridgerami amerykańskimi. Słuchajcie, spóźniłem się na te zajęcia, nie wiem czemu. I tak chodziłem od drzwi do drzwi, gdzie są bridgerzy. Nagle otwierają się drzwi, otwieram drzwi i siedzi jakiś taki Amerykanin indiańskiej urody, i opowiada coś o psach, a tam z nim jest tylko jedna osoba, nie? Usiadłem i powiem wam, tak mnie to wciągnęło, że nie poszedłem na te zajęcia z bridgerki. Nie wiem, czy to był przypadek. Potem on był moim trenerem właśnie w jednostce w Stanach, jak pojechałem tam, i bardzo dużo nam pomógł, ale wtedy tak jakoś mnie to zahipnotyzowało. No i kilka lat, nie wiem, 2 czy 3 lata później okazuje się, że prowadzę program, który startuje od zera. No. Od zera my zaczynamy coś robić, chcemy wprowadzić psy bojowe do jednostki, która ma już tam 20 lat tradycji. Wiecie, jaka to jest presja na nas wszystkich. Mówię tutaj o zespole naszym, tej grupie przewodników psów i trenerów i tak dalej. Więc startuje od zera. Na szczęście na tych wszystkich szkoleniach, które jeździłem zanim zacząłem tworzyć tą grupę, to ona już była w procesie. Więc ja jako pierwszy zacząłem jeździć w różne miejsca na świecie. Wszędzie trafiłem na naprawdę fajnych ludzi. Wszędzie, gdzie nie pojechałem, ci ludzie po prostu dawali mi potężną wiedzę. Ale co więcej, dzielili się ze mną, słuchajcie, niepowodzeniami swoimi. Czyli to nie wyszło, to nie wyszło. To jest najważniejsze. To było dla mnie najcenniejsze w tym wszystkim. Dzięki temu uniknęliśmy tych niepowodzeń w jednostce. Oczywiście zdarzało się jakieś potknięcia, muszą być, ale takich, jakby to będzie, spektakularnych potknięć nie było. To o niepowodzeniach może później pogadamy. Sukces. Sukces jest, dla mnie największym sukcesem było to, że pokonaliśmy przepisy. Jezus Maria, nie chciałem tego usłyszeć. Że pokonaliśmy przepisy polskie i że mieliśmy kilku życzliwych ludzi na tych wysokich stanowiskach, którzy pomogli nam w tym, żeby po prostu, i przekonaliśmy ich do tego, że te psy w takiej formie, jaką my chcemy mieć, że się sprawdzą i że warto to zainwestować. No właśnie, ale przypomnij, bo jesteś ekspertem, a warto wspomnieć, że teraz oczywistość, że psy są bojowe w zespołach bojowych, to nie była oczywistość nie tylko w Polsce, prawda? Rozmawialiśmy, że ten początek tak naprawdę to są dopiero, nie wiem, 2001, drugi gdzieś Afganistan chyba, prawda? Że się pojawiają psy bojowe w jednostkach specjalnych. Na świecie. Na świecie Amerykanie zaczynają używać ich w Iraku. Na taką skalę... jak w formule psa bojowego. Tylko, początek to są psy bojowe atakujące. Więcej doświadczeń policyjnych niż wojskowych, bo warto wspomnieć o tym, że były psy bojowe używane również w Wietnamie przez Amerykanów. I na 4000 tam kilkadziesiąt psów, które były użyte w Wietnamie przez cały okres wojny w Wietnamie, wiecie, ile wróciło do Stanów Zjednoczonych? 196. Reszta została poświęconych tam. Więc to jest... I później ten program został, nawet w Stanach Zjednoczonych, został zawieszony. A gdzieś tam były te psy patrolowe, jakieś do wykrywania materiałów, ale już nie było tych psów stricte takich jak jeszcze wcześniej w Wietnamie, zwiadowcze psy, takie, które tam wykrywały, nie wiem, drut szeleszczący zawieszony, zaczepiony między drzewami, i ostrzegały plutony, które szły na patrol. I 2003 rok, 2001 to jest Afganistan, ale to psy bardziej takie do wykrywania materiałów wybuchowych. Mm-hmm. Później 2003 jest Irak, czyli walka w mieście. Głównie no, walka tak, w mieście. Tak, jakby nie było, tak. Tak. I ten pies bojowy wraca tam. Wraca. Tutaj Amerykanie kooperują z Izraelem, którzy mają cały czas te doświadczenia, jeżeli chodzi o użycie psów, swoich tam
na swoim podwórku i zaczynają używać Amerykanie psów bojowych, gryzących psów bojowych. I zaczyna się dopiero kształtować ta taktyka użycia psa bojowego, bo taktyka użycia psa bojowego w siłach specjalnych versus w jednostkach policyjnych jest zupełnie inna. Mhm. Bo ja jeździłem w różne miejsca w Europie, gdzie się używa psów policyjnych w jednostkach antyterrorystycznych, to jest zupełnie inne użycie. My tutaj, my używamy psa jako członka sekcji. No czyli tak. To jest pies, biega, atakuje to, co ma, to, co albo co on widzi, albo wskazane cele przez operatorów. A w policyjnej taktyce on jest gdzieś tam z przodu i dopiero za nim idzie sekcja. U nas wszyscy razem pracujemy. I to jest podstawowa różnica. I później wchodzą już te duale, czyli psy, czy tak zwane dual purpose service dog, czyli psy, które mają, atakują, ale również... inne funkcje. Jak się zaczyna SSI, to się, że można. Tak, że można znaleźć. A jak to wyszło? Bo tak, no bo wiemy, że ten owczarek belgijski jest takim pożądaną rasą, a czemu nie jakiś terier? Kształtem miniatura. Taki mały, wiesz, wrzucony i tam zadziorne bydle. Czy tutaj jakoś poszukiwano? Były inne rasy? I w czasie tego, wiesz, procesu dochodzenia do tego w końcu, że tak wyszło, że tak naprawdę no może nie jedyna rasa, ale jednak no, taka dominująca, prawda? To ten... Owczarki belgijskie, owczarki holenderskie. Dwie bardzo podobne do siebie. Jasne. Nie owczarki niemieckie, albo inaczej, mniej owczarki niemieckie. Mniej owczarki. Tak. Ale nie teriery, nie te... Nie teriery. Jorki. Coś byśmy by znaleźli. 10 jorków i... Tak, tutaj na szczęście mieliśmy duże wskazówki od naszych kumpli z jednostek specjalnych. Oni twardo od razu nam powiedzieli, słuchajcie, to i to. Mhm. Nie ma sensu eksperymentować. Te dwie rasy się sprawdzają. I absolutnie żeśmy posłuchali ich i od razu szukaliśmy takich psów. No i też myślę, że warto wspomnieć, mimo że być może jest to wiedza już tam powiedziana, ale jaki to jest długi proces pozyskania psa, prawda? Że to dobrze. Wdrożyć doktrynę, skorzystać z doświadczeń to jedno, ale pozyskać psa. Dlaczego? To jest już... Zanim jeszcze o tym, nasze polskie doświadczenia przed tym 2011 rokiem z policji, pies taki... cywil. Mieliśmy psy. Nawet ostatnio do mnie na Facebooku napisał policjant. Słuchaj, mówi, wiesz co, my już w 98 roku mieliśmy psy bojowe. I psy atakujące, czyli były w Polsce psy w policji. Mhm. Były w Polsce psy w policji, które działały. To były jednostki antyterrorystyczne, potem jednostka BOA. Ale, czyli były doświadczenia jakieś. Ale tak jak powiedziałem, wspomniałem, one inaczej pracowały niż to, nie, co my... Nie systemowe takie rozwiązania kompleksowe jak to, co my chcieliśmy. Gdzie skoki na spadochronie, zjazdy na linię ze śmigłowca z psami, abordaże, to wszystko te psy musiały razem z przewodnikami robić. I tego, żeśmy się uczyli na różnych kursach, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że tu byli no, pierwsi. Wspomniałeś o tych niepowodzeniach. Co jest takim niepowodzeniem przy pracy z psem? Z czym się dzielili? Nie musisz mówić o naszych. Wierzę, że ich jest mało, ale... Szczegółów, ale... Dla mnie, z mojej perspektywy, bardzo ważną rzeczą było to, żeby pies, ponieważ temperament owczarka belgijskiego czy owczarka holenderskiego jest taki, powiedzmy, jak ADHD, cały czas potrzebuje bodźców. Tak, i cały czas chce pracować i to jest jego absolutnie potężny atut i dlatego one służą w siłach specjalnych. Dla nas, my pracowaliśmy nad tym, żeby te psy przy podchodzeniu do obiektów były ciche. Dlatego, że jak podchodzisz do obiektu, a pies za każdym razem podchodzi i wie, że w środku w budynku jest gość przebrany jest pozorant i tam na końcu tego szturmu on go będzie gryzł, to on wie o tym. I za każdym razem on chce szybciej. I tutaj zdarzały się takie potknięcia, mówię tutaj o potknięcia. To nie są potknięcia, to po prostu lekcje do przerobienia, że trzeba było zobaczyć, zaobserwować, jak spowodować, żeby taki balans chwycić. No tak, bo na prawdziwej robocie to może być niezła wtopa, prawda? Na prawdziwej robocie to jest
wycofanie do tyłu psa i uspokojenie go. Mhm. I tutaj też dużo pracy naszych przewodników zrobiło z operatorami, ale też dowódcami grup bojowych, którzy po prostu musieli wiedzieć o tym. Zrozumieli, żeby zapytali się tego przewodnika, czy on jest w stanie już użyć psa. Bo na przykład pies może w tej chwili właśnie być w tej takiej podkręcony, musi być i musi go uspokoić. Nie, to jest żywa istota, to nie jest jakiś robot, którego zatrzymamy jednym przyciskiem i wiesz, i odpalimy go za chwilę z nowego, tylko jest to żywa istota, która jest częścią zespołu, no i ma swój temperament, prawda, i nie da się pewnie, że tak, to zrozumienie tych ograniczeń jest krytyczne. A dobór psa i przewodnika, każdy się nadaje? Nie, absolutnie. Wiem, że nie. Absolutnie, to jest... Jak bardzo inaczej? No bo mamy szturmowca. No, szturmowiec musi sam o siebie zadbać, o swoją taktykę, technikę i wszystko. No a teraz jeszcze czas na równi poświęcić z psem. Tak, i to jest właśnie to czym charakteryzowali się przewodnicy, że mieli więcej roboty, bo wyjeżdżali na zajęcia ze szturmem, wracali, musieli iść z psem na spacer, nie wiem, wyczesać go, nakarmić, zrelaksować, żeby się zrelaksował, bo przecież te zajęcia ze szturmowcami, one były na wysokim poziomie, powiedzmy, adrenaliny u tego psa również, więc musiał go wyciszyć i go wprowadzić i po prostu i dopiero wtedy mógł się wybrać. I sprzedać i pakę na końcu. I pakę na końcu i czasami już nawet pewnie im czasu nie starczało. Ja miałem swoich przewodników, ja ich podziwiam do tej pory za każdym razem, jak o tym mówię, że oni przyjeżdżali pierwsi do pracy i wychodzili ostatni. Mhm. Więc to jest coś takie, co warto o tym powiedzieć, że no tak, dużo pracy, dużo czasu spędzali. Tak, to czyli musiała być to bardzo świadoma decyzja kogoś, kto był szturmowcem, bo musiał być szturmowcem. Tak. Nie ma opcji takiej, żeby był to człowiek, który nie zna procedur taktyki i nie umie walczyć w grupie bojowej. A więc z tej mentalności szturmowca przerzucić się na mentalność przewodnika psa, no to duże wyzwanie. Trzeba to bardzo chcieć, po prostu zrobić, prawda? W wszystkich jednostkach specjalnych, w których pominięto tą ważną rzecz, czyli że nie był to operator, mhm, no nie przyjęło się to. Dlatego, że no wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas chłopak, który tam super się zna na szkoleniu psa, potrafi różne rzeczy z nim robić, ale nie gada naszym językiem. No, to jest niedobre. Nie, ale nawet nie rozumie, nie ma tych doświadczeń osobistych. Nie wiesz nawet, z czym się wiąże zwykły marsz, wiesz, pokonanie, nie wiem, 2 kilometrów nawet bez psa, tak? Ale to faktycznie, mając te doświadczenia i rozumiejąc, jak trudne jest bycie szturmowcem, no, pełen szacun dla przewodników. Super. Absolutnie. Dla, w ogóle dla was. Przewodnicy... Trenerzy, pozoranci. Tak. No bo trzeba powiedzieć, po co jest ten pies. To nie jest po to, żeby on sobie był, że fajnie jest mieć psa, tylko uznano, że zrobimy, że są sytuacje, kiedy po pierwsze człowiek na 100%, jeżeli wejdzie w jakiś, to zginie. Człowiek, w tym sensie, że nie ma możliwości na przykład manewrowania w małej przestrzeni. Człowiek, to nie jest nawet, ja tak to rozumiem, prawda, że mamy różne sytuacje. Ale mamy, bo często można się spotkać z zarzutem, wiesz, miłośników zwierząt. Dobrze, ale czemu ryzykujecie? Czemu wy nie ryzykujecie, tylko wykorzystujecie żywe istoty zamiast, prawda, zamiast siebie? Ale są sytuacje takie, bardzo łatwo to wytłumaczyć, że chociażby wejście w małą przestrzeń, wejście do dziury, zrobienie czegoś, gdzie nie mamy pewności, bo jeżeli byśmy wiedzieli, że tam jest człowiek i czeka na nas z bronią, to byśmy nie wrzucili, nie wysłali tam psa, tylko granat. Prawda? I tyle. I też. Ale są sytuacje, kiedy nie masz pewności, nie wiesz, co tam jest. Musisz to sprawdzić. No, aspekt psychologiczny też dosyć duży. Ale nie wejdziesz z człowiekiem chociażby. Nie dasz rady tego zrobić. Nie dasz rady, bo jeżeli wejdziesz, to nie masz jak manewrować, jesteś narażony, 100% narażony. Nie masz czasu na reakcję. To jest chociażby świetny przykład, kiedy pies... Nie narażamy świadomie psa, tak? To nie o to chodzi, że... Bo przecież tych, jak rozumiem, przewodnicy kochają swoje psy. Oczywiście. No. Jaki czas szkolenia od szczeniaczka, tak żeby ten pies... My kupowaliśmy psy do jednostki, były kupowane psy dorosłe. Dorosłe. Dorosłe psy, które dorosły miały... Dorosły to ma ile? Dorosły to jest 14 miesięcy, 16 do 3 lat. Dlatego, że to jest najlepszy wiek dla psa, kiedy można jeszcze go ukształtować. Potem już pracuje. Dlaczego tak?
Dlatego, że to też doświadczenia trenerów z jednostek specjalnych, między innymi kanadyjskich, którzy prowadzili projekt właśnie z małymi psami, no ale po drodze te psy odpadają, bo ja widziałem też na Bałkanach, w tym ośrodku, z którego kupowaliśmy psy, że kiedy byłem w listopadzie, to 12-tygodniowy pies był po prostu, no, gwiazdą tam. A kiedy przyjechałem za kilka miesięcy, okazało się, że już nie jest w programie. Dlatego, że już się nie nadawał z różnych powodów. Dlatego my, żeby tego uniknąć, musieliśmy kupować psy dorosłe. Tak. I to już, które były częściowo przygotowane, czyli miały zrobione posłuszeństwo, miały zrobione... Czyli on pracuje, ktoś z nimi. Tak, to były psy wyszkolone w tych obszarach. W trzech obszarach tak naprawdę. Posłuszeństwo, gryzienie i szukanie. Potem my musieliśmy zrobić z nich operatorów, szturmowców. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie była inwestycja mała. Bardzo kosztowna rzecz, jak wyszkolenie każdego operatora. I w związku z tym odbijając tą piłeczkę właśnie o takie, że wiesz, że lekceważymy życie istot i rzucamy sobie psy i się nimi bawimy. No nie, zupełnie nie o to chodziło. Wszyscy rozumieli wagę tej istoty, ale są sytuacje, kiedy on ratował życie po prostu. W jednej z jednostek amerykańskich, kiedy byliśmy tam na szkoleniu, prawie 3 miesiące, od 2001 roku do 2014 roku zginęło w akcjach bojowych 24 psy. Wyobraźmy sobie, ile ludzi mogłoby zginąć. Dlatego, mimo tego, że te psy były wykorzystywane tak jak żołnierze, tak naprawdę, to również były tak samo szanowane. Tak. I na ścianie takiej pamięci poświęconej operatorom, na ścianach bocznych w tym miejscu były właśnie imiona poległych psów. Czyli jeszcze jedno pytanie, które kurde, też w tym nurcie, trochę w odbiciu piłeczki dla tego typu ludzi, którzy próbują tak atakować. Czy pies... Twoim zdaniem, nie mówię, że w pełni, ale ma świadomość, że bierze udział w akcji bojowej? Absolutnie. Pies doskonale nas rozumie, doskonale wie, co się dzieje. My żeśmy przychodzili z tymi psami, przewodnicy przychodzili z psami na zespoły bojowe, psy leżały obok szturmowców podczas odprawy całej, chłonęły to wszystko, co się dzieje. Mhm. Więc one kochały to robić. Uwierzmy w to, że te psy żyją... Tak jak my. Tak, po prostu... tak. Specjalnie wyselekcjonowane. Nie ma, uważam, że nie ma... Wszystkie piłeczki zostały odbite. Jeden kanapowiec i na kanapie, drugi spocony i tak samo jest. No tak, tak jest z ludźmi, tak jest z nami. Tak. Cywil. Co w cywilu? Nadchodzę. Nie nudzisz się? Nie, nie nudzę się. Ja myślę, że nasz temperament nie pozwala nam się nudzić. A decyzja o odejściu. Świadoma, postanowiłeś po prostu już poszukać czegoś, nowej energii, czy jakiś inny powód. Tak, ja po prostu już doszedłem do takiego momentu, że świadomie podjąłem decyzję, odchodzę. No tak. Zakończyłem projekt, który był tak naprawdę dla mnie turbo ważny. Kiedy pierwszy przewodnik wyjechał na misję z psem, mm-hmm. i zobaczyłem, że jest to naprawdę na takim miejscu, że mogę to przekazać, podjąłem decyzję, że... Przychodzi moment, kiedy oczywiście wiemy, że trzeba odejść. Tak, wiem, że trzeba odejść. Wyszliśmy wszyscy w podobnym wieku, mm-hmm, tak. Kiedy jeszcze można naprawdę sporo zrobić po tak zwanej drugiej stronie. I nie nudzisz się. Nie nudzę się. Od samego początku, kiedy odszedłem, dałem sobie pół roku takiego spokoju, że zacząłem się troszeczkę tak odnajdować po tej drugiej stronie bramy. To reklamuj się, gdzie można spotkać Puwala, na jakich szkoleniach? Mówisz, że jesteś mentorem, trenerem. Tak, ja myślę, że warto odwiedzić Facebook, warto odwiedzić stronę internetową Soft Project i tam wszystko jest napisane, ale w różnych miejscach można mnie spotkać. Robimy, bo przecież nie pracuję sam, pracuję projektowo tak naprawdę, czyli współpracuję z chłopakami od nas, z jednostki, współpracuję z różnymi ekspertami cywilnymi i robimy różnego rodzaju szkolenia. Teraz jeszcze doszedł od jakiegoś czasu coaching, mentoring, to też jeszcze gdzieś tam pozwala na rozwijanie innych osób. Czy działalność szkoleniowa w zakresach takich dotyczących bezpieczeństwa czy szerzej? No bo coaching, mentoring to może troszkę, wiesz, to też duży worek, prawda? Ale... Ja postawiłem na to, co potrafię robić. Mhm. Czyli
odkryłem też w sobie. No tak, bo to talenta... O, tak. Musieliśmy. Odkryłem w sobie ten pierwiastek dydaktyczny. Aha. Tak, i to gdzieś zauważyłem, że to działa, że po prostu z wykształcenia jestem nauczycielem, więc może to... No, wykształcenie pedagogiczne to no, ma sens. Ale tak naprawdę zobaczyłem, że nasze umiejętności, fajnie przekazane, fajny sposób, czyli taki sposób dostępny, ludzie, którzy przychodzą na te szkolenia, bardzo szybko to chłoną. I to jest tak, że kurczę, widzisz w tym człowieku szybkie postępy. I to mnie jakoś tak fajnie nakręciło do tego, żeby robić szkolenia, robić tak jak na początku robiliśmy te 6 lat temu szkolenia strzeleckie, jakieś takie powiedzmy nawet taktyczne. I pamiętam też, że wiele osób mówiło, nie no, uczymy strzelać, uczymy coś jakichś elementów taktycznych. No i nagle wybucha wojna na Ukrainie. Ale wiesz co, ja na te szkolenia taktyczne strzeleckie jeszcze patrzę inaczej. Nie chcę mówić, że to jest show biznes czy zabawa, ale ludzie będąc w cywilu, mając tak grube szkła w okularach, się śmiejąc, mogą mieć serce kurcze waleczne i chcieć pójść, nauczyć się, w cudzysłowie pobawić się i poczuć proch, poczuć zmęczenie i poczuć się taktycznie, a później wrócić sobie do biura i robić swoją robotę. Prawda? Tak też można na to popatrzeć, że w cywile ma prawo chcieć poczuć czegoś innego. Ja często z ludźmi na strzelnicy mam coś takiego, że przez godzinę, dwie na strzelnicy mówi, ale ja tu odpocząłem. Myślę, muszę skupić tylko kurczę na strzelaniu. Myślę, że trochę to działa w obie strony, słuchajcie, bo tak, my im dajemy satysfakcję, ale i właśnie ten pierwiastek satysfakcji tej dydaktycznej też zaczyna, wiesz, no widzisz, że... No takie przedłużenie ciągle tej aktywności z jednej strony, z drugiej strony już poza reżimem takim, bo jednak, no proszę powiedzieć, że jak się służy, to się służy. To nie jest taka, wiesz, to jest przygoda, to jest spełnienie marzeń, to są emocje, ale to jest obciążenie też duże. Wychodzimy z tego obciążenia, chociażby faktem, że nie musimy się tam meldować, pisać kwity i tak dalej, tak? Jakieś oświadczeń majątkowych składać co chwilę i tak dalej, i tak dalej. To nas tylko do urzędu skarbowego. To wszyscy. To każdy, kto ma działalność gospodarczą. Ale troszeczkę łapiemy luzu takiego I ale też potrzebujemy znowu takiej troszkę tego, no co umiemy robić, no tak naprawdę. Więc to nie jest złe, ja też uważam. Ja nie prowadzę działalności szkoleniowej, ale uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo okej w obie strony. Nie szkoleniowej, ale można cię pochwalić, bo na przykład masz projekt, którego 8 już jest edycja w tym roku. A, no tak, ale to jest działalność dedykowana, wiesz, do służb, czyli troszkę wewnętrzna, to tutaj bardziej mniej komercyjna, no bo ja na tym nie zarabiam, to jest działalność taka związana z... Ale tak, ale to jest ten sam efekt. Dla mnie ona mi daje tą energię. Tak, ona mi daje energię, która, że mi się podoba, to jest... To bardzo lubię, to przebywamy w towarzystwie ludzi, którzy generalnie doceniają to, co robimy. I to jest bardzo... Warto wspomnieć, że Michał jest pomysłodawcą i organizatorem konferencji snajperskiej. Tak, ale konferencja zamknięta dla służb mundurowych. Tak. Natomiast generalnie to, co mówimy o tych szkoleniach, nawet komercyjnych, jestem daleki od krytyki i uważam, że nie, że to jest błędne. Uważam, że to jest potrzebne dla nas, dla tych, którzy to robią. Że to ma swój pozytywny wymiar. Raz, że to jest robione profesjonalnie i robione z dostosowaniem merytorycznie, co jest ważne, metodycznie też. Czyli generalnie tam naprawdę no nie trenujemy tam komandosów, tylko metodycznie i wszyscy kumple, chłopaki, którzy to robią, że robicie tego typu rzeczy, robicie dobrą robotę i robicie też dla siebie fajnie i bardzo dobrze. No, bo ta satysfakcja jest też potrzebna, prawda? Bo ona była, no. To co, czyli Puwala widzimy na spotkaniach, tak na zajęciach. Wiemy, gdzie znaleźć. Wiemy, gdzie znaleźć. Nic, Krzychu, dziękujemy jak bardzo. Nie wiem, to jeszcze, co? O właśnie. Słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, 594 jest to numer operacyjny, czyli Puwal był, trzeba odjąć 13, no bo to 13 się zaczęło i Puwal był, i to sobie policzycie, jaki miał numer operacyjny, czyli był z tym numerem żołnierzem jednostki, to jest bardzo niski numer. W tej chwili nie no, ma. Myślę, że teraz numeru, tak. Ale jest to niski numer. Dobry numer. Dobry numer. Każdy numer jest dobry. Nie, że tak. Nie ma i ci przed nami, i ci po nas mają taką samą wartość. Tak jest. Tyle. A ja dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękuję, że się mogłem z wami spotkać. Jak, w taki luźnym gronie. Przy co prawda wodzie, ale no...
ale w tej... Ale w pracy. Ale trzeba przy wodzie. Nie tylko tak. Dziękujemy bardzo i jak najbardziej. Piszcie komentarze, zapraszamy. Dawajcie lajki i... Tak, myślę, że rozmawiam, bo wiemy, że no, byłeś już oczywiście udzieliłeś wielu wywiadów, ale ja tak sądzę, że tego typu rozmowa... Znaczy, musiałeś być, bo ja mam właśnie od wielbicieli psów, kiedy będzie pływał, żeby o pieskach porozmawiał, no, zresztą. Ale wiesz, nasze grono jest specyficzne, no bo my wiemy, o czym mówimy. Wiemy po prostu, razem to czuliśmy, razem to przechodziliśmy. Nie, akurat nie psy, ale to wszystko to przed. Sznaucer miniatura też jest dobrym psem. Sznaucer miniatura, to ty masz. Tak, ja mam Nerusia ze sklepniętym łóżkiem, słuchaj. Waleczny. Przygotuj mu kamizelkę, wiesz. No, tam wiesz. Lajstika można zamontować albo latarkę. Trzeba, bo on jest czarny, żeby w nocy się nie zgubił. Albo jakiegoś GPS-a, wiesz. Kurczę, powiem ci tak, z ostatnich w ogóle obserwacji mojego psa, jak jest woda stojąca, mam eksperta, to się podpytam na wizji, to on się boi wejść. Boi się wejść i w ogóle nie reaguje. Jak jest Dunajec, górska rzeka rwąca, rzuca mu kamień, on wchodzi i szaleje, szczeka na tą rzekę, wchodzi, pływa i tak dalej. Do stojącej wody nie, do rwącego potoku idzie jak w burze. No i co? Czemu? Dla mnie odwrotnie. Jak jest spokojna woda, no to okej, okay, poszedł się pociapkać, a nie, go interesuje, kurczę. Chłopak lubi wrażenia. Rozumiem go. No właśnie, ale jeszcze zanim kończymy, bo już mierzyliśmy do końca, ale sekunda. Ale szkolisz psy? Nie, w ogóle nie pracuję z psami. W ogóle tak? Nie, ale nie, świadoma decyzja? Tak, to też jest świadoma decyzja. Świadoma decyzja. Tak. Nie szkolę. Mam fajnych trenerów, do których odsyłam, jak ktoś do mnie pisze, bo często piszą do mnie ludzie w różne porady. Jestem behawiorystą, jestem też trenerem, ale nie szkolę. Skoncentrowałem się zupełnie na innej działalności, a tutaj jest tylu fajnych ekspertów, chłopaków, którzy dobrze to robią. Dorobiliście w Polsce nie tylko psa. Tak, w razie czego mogę dać kontakt do dobrego trenera. Jasne. Najbardziej. Jasne. No dobra. To dziękujemy jeszcze raz. Cześć. Dzięki. Cześć.